Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Arachnohobia, hodowla ptaszników. Dlaczego zaznaczyłem tak tą hodowlę ptaszników? Moi drodzy, ostatnio był u mnie Adrian z kanału Księga Dżungli i zwrócił mi na to uwagę, że czemu zawsze się tak witam. Nie wiem dlaczego, ale wiem za to, że na jego kanał wejdą teraz dwa odcinki na mojej hodowli. Nagrywaliśmy między innymi jedno takie zadanie bojowe, a drugi film był nieco bardziej merytoryczny. Zapraszam was bardzo serdecznie, ponieważ wydaje mi się, że wyszło z tego coś fajnego. Chciałem was jeszcze zaprosić na tą niedzielę na Exotic Fest w Kielcach. Będę tam oczywiście ja. No, wydarzenie pierwszy raz w Kielcach, zatem na nowej ziemi kieleckiej. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. No i napiszcie w komentarzu, czy kielecki, czy winiary. Do rocznicy sklepu coraz bliżej. Na moim Facebooku coś się tam dzieje. Nie pytajcie mnie, o co chodzi, ponieważ wam nie powiem. Myślę, że fajnie będzie, jak sami sobie to zaczniecie przekminiać. Jest to taka rzecz bardzo rozbudowana i jestem z niej dość zadowolony. A w dzisiejszym odcinku, tak jak tytuł wskazuje, moi drodzy, rozmnożyłem skakuna. Może nie wiem, czy to dobre określenie, że to ja rozmnożyłem skakuna, ponieważ on rozmnożył się sam. Będąc na wrześniowej edycji Exotic Fest w Poznaniu, na naszym stanowisku zaczął biegać skakun. Nasi klienci zauważyli go i powiedzieli: łapcie go, łapcie go. Złapaliśmy go, przywiozłem do domu i karmiłem. Nie wiem czemu, mam tak, że czasem jak złapię jakiegoś takiego właśnie pająka, to robię mu, może nie, że nie chcę nazwać to więzieniem, ale po prostu hoduję go, obserwuję, jak on się zachowuje i siedzi on w tym pojemniczku. Tak więc okazało się, że złapaliśmy dorosłą samicę tego gatunku i na dodatek dopuszczoną. Natomiast oprócz tego, że przypadkiem rozmnożyłem skakuny, to też całkowicie nie wiedziałem o tym, że rozmnożyłem ostatnio Heterotele gabonensis, to nie raz, a dwa razy. Mianowicie na moim sklepie widniały Heterotele gabonensis L1. I raz, pakując jedno zamówienie, ogarnąłem: ej, tam są dorosłe samce, ponieważ to już nie były L1, a podrostki i w części dorosłe samice. Poprzez dużą ilość pracy, także nie wiedziałem, że one już aż tak wyrosły. Uznałem wtedy, że dopuszczę jakieś właśnie te osobniki. Jak się ostatnio okazało, jest u jednej kokon, u drugiej nie wiedziałem, że jest kokon, ale okazało się to, jak zauważyłem młode w pojemniku. W ogóle Heterotele gabonensis to jest bardzo fajny pajączek do hodowli grupowej. Cały rodzaj Heterotele jest dość fajnie hodującym się pająkiem w grupce, ale ja myślę, że przełożymy je do kliszówek, ponieważ wiem, że chcecie je w ofercie, a z tego łatwiej będzie mi się je wam sprzedawać na giełdach czy do wysyłki. Pytaliście, co z grupówką Insei, no i dalej sobie siedzą i jedzą i siedzą i jedzą. Zatem nie wiem, czy będziemy je przekładać do osobnych pojemniczków, ponieważ sobie tak rosną tutaj. O. A właśnie, swoją drogą, z nowości do oferty wpadły Brachypelma Classy L1, tak więc was bardzo serdecznie zapraszam do zakupu tych oto pająków. I uwaga, na kadr wchodzi pojemniczek i teraz masa pretensji, co robi tutaj brudny, jakaś chusteczka i tak dalej. Troszkę tutaj jest nieporządek, a to z tego względu, że odkąd ta samica złożyła kokon, to nie otwierałem jej tego. Jak widzicie, w ogóle nie ma tu żadnej wentylacji i to mnie też trochę martwiło, ale jak się okazuje, to zdało egzamin, no i te pająki się tam trzymają. Dorosła samica siedzi o tutaj, tak więc jak widzicie, totalny maluch. Kokon, moi drodzy, znowu siedzi na górze i te pajączki w ogóle stąd widać. Są naprawdę mikro, ale to mikro stwory. Jak się tam przyjrzycie, to zobaczycie taką małą, totalnie kropę i to jest chyba maksimum, jakie umiemy uzyskać z tym aparatem i z tym obiektywem. No cóż, moi drodzy, siedzą sobie tam takie małe szkraby. Tworzymy teraz to gniazdko i zobaczymy, czy tam da się jakoś zajrzeć do środka, a nie chciałbym uszkodzić też tego kokonu za bardzo, tego obrzędu. Udało się tak to zrobić. Pyk. Może uda nam się jakąś sztukę stamtąd wygonić, co? Moi drodzy, no to jest maksimum przybliżenia, jakie umiemy zrobić na te oto stwory. No widzicie, śmigają sobie. Ja już podejrzewam, że to są L1-eczki, ponieważ no już siedzą tutaj z tą samicą chyba z drugi tydzień i widziałem, że sobie trochę wyliniały. Kurde, szkoda, że nie mam tego obiektywu makro. Może będzie to najwyższa pora, żeby w niego zainwestować. Teraz pytanie, czym takie młodziaki będziemy rozkarmiać. W ogóle siedzi ich tam trochę, całe gniazdo maluchów. Tak więc no jest ich tam troszkę, pewnie posiedzą tu jeszcze troszkę, no i zaczną z tego kokonu wychodzić, tym bardziej, że ja go nieco już rozwaliłem, ale śmigają sobie póki co w tym obrzędzie. A tutaj do góry wychodzi nam samiczka. Spróbujemy ją jakoś fajnie ograć. Włączymy z powrotem światło. Taki mały szkrabulec, nie? Więc jak widzicie, nie jest to duży gatunek. Kurde, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będziecie widzieć na tym filmie, bo ten pęk jest tak turbo mały. Niesamowite, że takie coś jest dorosłe, już się rozmnaża, nie? Skoczysz tu. Skocz do filmu, no.
Pokaraka jest agresywna. Ojejku. Dobra, chodź na palucha. Byk. Oj, kurczę, pieczone. Mamy uciekiniera. Mamy z powrotem. Trochę nam się rozbiegała. Jest to Hasarius adansoni. Już pewnie wam się wcześniej wyświetliła ta nazwa gatunkowa. A tu w ogóle jeden malec uciekł z gniazda już samicy, więc będzie trzeba już chyba poprzekładać do innych pojemniczków. Już patrzymy, skąd one w ogóle pochodzą, bo szczerze nie mam bladego pojęcia. O, tutaj mamy głównie kraje, z których one podchodzą. Jest to Malta, Indie, Japonia, Brazylia, Tajwan i Australia. No czyli w sumie dość powszechnie występujący zwierz. Możliwe, że na Exotic Quest będą do kupienia te młodziaki, więc jeśli ktoś chce się podjąć hodowli takiego byka, no to zapraszam. A teraz przechodzimy do Gabonensis i tutaj jak widzicie już sobie wyszedł jeden młody Gabonensis, więc bierzemy go. A swoją drogą tutaj mamy magazynek na pojemniki z wentylacją. Mieliśmy ostatnio świeżą dostawę, więc zapraszam na sklep, bo jest ich tutaj troszkę. I co? Zgarniajcie. Moi drodzy, Heterotele Gabonensis siedzi sobie tutaj. Tutaj oprzęt z kokonu. Tutaj jakiś młodziak. O, gdzieś tu jeszcze siedział jakiś młodziak. Nic, wygonimy samicę, żeby wam pokazać wielkość jakiego osobnika tutaj sobie trzymamy. O kurczę, ale powiem wam, że biega ich tutaj trochę, więc dobrze. Tutaj także jak widzicie sytuacja bardzo podobna. Obszęt no i młodziaki. Jeden siedzi tutaj. Już w ogóle te młodziaki ostatnio tutaj lekko nakarmiłem. Jak w ogóle nakarmienie takich pająków, no to nie tak jak karmienie grupówki, chociażby Incei. Wrzucamy jednego dużego takiego karalucha i one sobie z nim gdzieś zawsze tam radzą. Takiego zmiażdżonego oczywiście. I wszystkie sobie podchodzą i jedzą. Tutaj jeszcze samiczka miała okazję się najeść, a może nawet machnie nam kokon próbny. Tutaj druga samiczka, no nieco mniejsza bym powiedział, może w linkę mniejsza, ale jest to dorosła sztuka, więc no cóż, dwa sukcesy, takie nie, może nie jakoś niesamowite rozmnożenia, ale zawsze cieszą. Młode, jak i te pojemniczki z wentylacją, oczywiście dostępne na sklepie, tak samo jak miękkie pęsetki. Tak wszystko zapraszam na sklep i kończymy film. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wpadajcie na sklepik. Oczywiście widzimy się w Kielcach. To tyle. Strzała, hej!